Więc pamiętając o tych zarówno faktach jak neuroplastyczność mózgu, jak i różnice między prawą i lewą częścią naszego mózgu, też możemy zastosować tą wiedzę planując swoją terapię. Na przykład grupową, jest tam więcej bodźców, więcej doświadczeń, relacji, wychodzenia poza swoją strefę komfortu, jednocześnie wsparcie, bezpieczeństwo i zrozumienie. Mówię o tym, ponieważ osoby z problemami lękowo-depresyjnymi mają właśnie częściej nadmiernie aktywną właśnie tą prawą korę przedczołową, mniej aktywną tą lewą. Wobec tego przyda się im ćwiczenie tej lewej, a hamowanie bardziej prawej, wyhamowanie tej prawej części przedkorowej, a to jest związane z doświadczeniem, działaniem, podejmowaniem decyzji, pewnym takim wprawianiem się w refleksyjne podstawy wobec świata, czyli uruchamianie koła się tej kory analizującej, takiej bardziej dystansującej się niż do tonięcia w emocjach, zatapiania się w nich. Jest to też istotne, ponieważ działanie, jakim jest podjęcie decyzji o podjęcia terapii, już jest wychodzeniem ze swojej strefy komfortu i już jest wzmocnieniem tych sprawczych elementów naszego mózgu. Nasza prawa kora przedczołowa ma tendencję, jak już mówiłam, do takiego wyolbrzymiania, poszerzania perspektywy, a więc przytłaczające, prawda, to może być. Lewa za to bardziej skupia się na szczegółach, no i tu teraz skraca perspektywę. Ta lewa kora przedczołowa pomaga nam być bardziej więc aktywnym, iść do przodu, ćwiczyć nowe zachowania, poznawać je, trochę eksperymentować, no nawet ryzykować nowe zachowania, w co w grupie jest oczywiście o tyle bezpieczne, że dostaje się informacje zwrotne, nie krytyczne, bardziej zwrotne, czyli pomagające nam w wyciąganiu wniosków, samoobserwacji. Wszystko to buduje nasze poczucie kompetencji, większą pewność siebie, realny obraz siebie, bo to jest tutaj istotne, żeby właśnie wyjść z pewnych nawykowych i wyolbrzymionych, często zniekształconych obrazów siebie, przekonań na temat własnej osoby i relacji ze światem. Praca w grupie, więc pewne zorganizowanie tej formy, pewne zasady, zdrowe granice, relacje prowadzenia przez terapeutów tego procesu umożliwia kontakt z różnymi sferami swojej osobowości. Po pierwsze aktywizuje, czyli samo przychodzenie na terapię, wchodzenie w relacje, zabieranie głosu, myślenie, dzielenie się swoimi hipotezami, zmiana, poznawanie przyczyn swojego objawu jest już tutaj bardzo istotna. Skupienie uwagi, czyli to, że w grupie, czy w ogóle w terapii, ale w terapii grupowej szczególnie, skupiamy uwagę na sobie, na innych, zastanawiamy się, reflektujemy, jest bardzo rozwijające też różne części naszego mózgu. Regulowanie czujności, no bo tutaj też w grupie czasami się zamyślamy, czasami jest grupa bardziej aktywna, czasami bardziej wewnątrz, w emocjach bardziej, nieraz w relacjach, czasami coś się dzieje, jest jakiś kryzys, to też jest trening. Zarządzanie frustracją to jest kolejna płaszczyzna, której uczymy się w terapii, czyli regulowanie swojej emocjonalności, modulowanie skali wyrażania swojej emocji. Praca nad pamięcią to jest oczywiście tutaj jest temat rzeka, natomiast też uczymy się w pewnym sensie na nowo, opowiadając swoją historię życiową, wpływać jednak na obraz siebie z przeszłości, nieco go jednak zmieniać, tak na nowo pisać swoją historię. No i działanie. To bym stwierdziła, że to jest bardzo ważne, bo zarówno wychodzenie do grupy w formie zgłoszenia jakiejś swojej sprawy, czy też dostawanie informacji zwrotnej i potem podejmowanie jakichś zmian w życiu, nowy sposób patrzenia na siebie, nowy sposób reagowania na informacje, inny sposób postępowania z własnymi uczuciami. No to wszystko są wielkie zmiany, które właśnie terapia dostarcza i są to narzędzia, dzięki którym potem w życiu jest kontynuowana taka nowa relacja ze sobą w oparciu o znajomość działania swojego mózgu też. Żeby nie być gołosłowną, to wspomnę, że oczywiście terapeutyczna sieć mózgu istnieje
i żeby go konkretnie nazwać, obejmuje on korę obręczy, korę oczodołowo-czołową, ciało migdałowate, wyspę kresomózgowia i część mimiki na twarzy. Czyli tak zbierając te wszystkie informacje, oczywiście bardzo ogólne i wstępne, to można by tak powiedzieć, że w terapii pobudzamy wszystkie sieci swojego mózgu, również sieć umysłu terapeutycznego, tego grupowego, bo dzięki niemu zawieramy właśnie, jesteśmy zdolni do zawarcia takiej wspólnoty, pewnego sojuszu z terapeutą, z uczestnikami grupy. To dzięki niemu zmniejszamy nasilenie lęku i depresji poprzez aktywację tych układów. Dzięki aktywacji tych układów właśnie umysłu terapeutycznego poprawia nam się układ immunologiczny, lepiej działa. Można powiedzieć, że te relacje, które zawiązujemy, zwykle są dość bliskie, takie dość ciepłe, plus takie bezpieczne przywiązanie, bezpieczna zależność, ale w dobrym znaczeniu, sprawia, że ta neuroplastyczność naszego mózgu bardzo dobrze sobie tutaj funkcjonuje, poprawia się, wydzielają nam się różne dobre neuroprzekaźniki odpowiedzialne za sprawność receptorów też w naszym mózgu. Czyli jak można tu się domyśleć, dlatego w innym nagraniu powiedziałam, że nie trzeba wierzyć w psychoterapię, ponieważ wystarczy wiedzieć o tym, jak to wszystko może działać, jak system wsparcia społecznego może wspierać również rozwój naszego mózgu, dlatego właśnie grupy i dlatego się nimi tak wiele lat już zajmujemy, jest skuteczne. Jest oczywiście wiele badań potwierdzających to, o czym teraz mówię, że aktywowanie swojej sieci relacji społecznych, począwszy od udziału w grupie, a potem kontynuacja gdzieś tworząc nowe relacje w życiu, w pracy, jest niezbędne dla utrzymania zdrowia psychicznego i właśnie jest też jedną z dróg do odbudowania zdrowia psychicznego. Sam fakt, że doświadczamy, że umiemy odczytywać emocje innych osób, że posiadamy intuicję, że posiadamy empatię, że możemy ją rozwinąć, zwiększyć taką swoją kompetencję, takiej inteligencji też emocjonalnej i społecznej, samo to już jest leczące i poprawiające pewność siebie i takie naprawcze, jeśli chodzi o poczucie niskiej wartości, lęk związany z odbiorem, jak nas ludzie odbiorą. Jest to coś, co bardzo doładowuje umysł i ugruntowuje takie cechy swojej osobowości, charakteru, które są dla nas pożądane i chcemy je dalej rozwijać. Także całym takim sednem procesu terapii, prowadzenia go i uczestniczenia w nim jest taka pewna równowaga między utrzymywaniem umysłu w stanie pewnej takiej koncentracji, czyli naszej kory przedczołowej, tak? Koncentracji, uwagi, skupieniu, tak aby różne emocje z ciała migdałowatego i z hipokampa mogły się różne fakty z pamięci wydobywać, ale jednocześnie, żeby móc je reflektować i budować w ten sposób właśnie pewną odporność psychiczną i uczyć się regulować swoje emocje. Czyli przeskakujemy na wyższy poziom takiego mistrzostwa, jeśli chodzi o obsługę swojego mózgu, swoich układów nerwowych, swojej osobowości. Zmiany więc w doświadczeniu pacjentów, uczestników grupy powodują realne przeobrażenia w biologii ich mózgów. Także są to fakty, a nie wiara.